Jak się bawiliście na mieście dzieci? Bardzo fajnie. Co wam się najbardziej podobało? Różne zawody. Mi. A który ci się najbardziej podobał? Chyba stolarz. Stolarz. A tobie? Mi się wszystko podobało. A zawód, który byś wybrała? Lekarz. Lekarz. Też fajny był garncarz. Garncarz. A co się wtedy uczyliście? Robić różne rzeczy z gliny. Fajny był też policjant. No chciałbym być policjantem. Cześć, mamo. Jak się bawiliście? No dobrze. Jakie zawody poznaliście? Strażak, policjant, karetka. Ratownik medyczny. No, ratownik medyczny. A które zawody wam się najbardziej podobały? Strażak. Jakie prezenty cieszyły się największą popularnością? Największą popularnością oczywiście cieszą się tablety. Dzieci zbierały przez 4 dni i już w pierwszy dzień, przychodząc do naszego sklepu marzeń, mówiły, że zbierają na tablet. A jaka była najbardziej wartościowa rzecz? Tablet. A w jakich cenach? 120 tauronów. Dostaliście pieniążki za to. Czy gromadziliście je w banku, czy może wydawaliście od razu? Ja je gromadziłam w banku i potem kupiłam taki zegarek, który mierzy ci kalorie i ile schudłeś i tak dalej. A ja sobie kupiłam tablet i też zbierałam w banku. To był twój wymarzony prezent? Tak, wymarzony. Nic bym nie kupiła, tylko tablet. A mój nie. Ja mam tablet w domu, więc ja nie potrzebowałam jakiejś takiej rzeczy. Mój wymarzony prezent, no to kupiłem szampon pod kąpiel, pastę do zębów i tablet. A ty? Ja kupiłem samochód na pilot, kupiłem głośniki bezprzewodowe i kupiłem dużo chrupków i dużo picia. Czy dużo dzieci zdecydowało się inwestować pieniądze? Większość tak, większość jednak nastawiła się na kupno najdroższych gadżetów, tak więc maksymalnie oszczędzali i tak 75% dzieci oszczędziło maksymalnie. Czy przy okazji też dzieci się dowiadywały, w jaki sposób funkcjonuje bank? Tak, to znaczy generalnie my też mamy zawód bankowca, też prowadzimy zajęcia, dzieci przygotowują się do tego zawodu i tam między innymi poznają właśnie specyfikę pracy bankowca. Czy im się podobało? Mówiły coś? Podobało się. Większość chciała bardziej ochraniać bank. Czy udało wam się za zgromadzone pieniądze kupić wymarzony prezent? Tak. A co to było? Misiek. Pokaż. A tobie? Tak, ale w ogóle ja prawie wszystko sobie wzięłam i nie wiem, jaki wymarzony jest. Mój wymarzony też musi. Wszystko! Jak można by było króciutko podsumować pierwszy turnus Miasta Dzieci? Było naprawdę fantastycznie. 4 dni bardzo dla nas organizatorów pracowite, ale myślę, że pełne satysfakcji. Pogoda doskonała, z czego się najbardziej cieszymy, bo to jest też bardzo dla nas ważne. Dzieci fantastyczne, pełne zapału, bardzo żywe, ale i opiekunowie cudowni, którzy dawali sobie z nimi radę. Oczywiście podziękowania należą się również wolontariuszom, bez których tutaj nie dalibyśmy sobie rady. Naprawdę było fantastycznie, dlatego czekamy już z uśmiechami wielkimi na kolejny turnus w poniedziałek. Nowe dzieci i nowa zabawa. Myślę, że będzie fantastycznie, tak jak i teraz. Bardzo fajnie było. Ale dużo os jest. Dużo os. Bardzo. Ale radziliście sobie. Bardzo fajne i bardzo mi się podobało. Bardzo polecam.